Cześć kochani, dzisiaj tak z gościem specjalnym, Gosia Mróweczka. Cześć, i tak jak w tytule, dzisiaj będzie tak, friends, tak? I tutaj mamy 22 pytania, szybciutko. I może ja będę czytać pytania. Pierwsze pytanie, jak się poznałyście, która jest starsza? Poznałyśmy się 10 lat temu. Bardzo się polubiłyśmy. No i Kasia w sumie jest bardzo bliską dla mnie osobą. Nie wyobrażam sobie życia bez mojej Kasienki. Jest ode mnie starsza o 2 lata, aczkolwiek tej różnicy w ogóle nie odczuwamy, bo mamy wiele wspólnych tematów, w sumie takie same ciuchy. Możemy je pożyczać. Kasia studiuje kosmetologię, więc często testuje na mnie różne rzeczy. No ale... Ogólnie jestem zadowolona z tej znajomości. Z moim kolegiem doświadczanie. Tak. No, także tak. Drugie. Najlepsze wspólne wspomnienia. Mamy ich dużo. Najlepsze wspólne wspomnienia wiążą się ze sklepem, który kiedyś prowadzili moi rodzice. No i właśnie wtedy się tam dużo rzeczy działo. Kasia, może coś powiesz? Tak, i bardzo często właśnie, albo w sumie w okresie wakacji tak. Stałyśmy w sumie od rana do wieczora w tym sklepie, przychodzili nasi znajomi i po prostu miałyśmy niezły polech. Tak, ale ogólnie miałyśmy radochę z tego, że właśnie mogłyśmy sobie postukać na kasie, pogadać z ludźmi. Pośmiać się z nich. I tak dalej. Okej, trzecie. Opisz drugą jednym słowem. Jak patrzę na Kasię, to w sumie nasuwa mi się jedno słowo. Sympatyczna. No. Mi się Gocha kojarzy tylko ze śmianiem, czyli nie wiem. Śmieszek? Zabawne. Zabawne. Moja wymarzona praca. W sumie jak byłam mała, chciałam być modelką. No ale wtedy byłam jeszcze młoda i piękna. Teraz to zostało tylko chyba to pierwsze. Niestety nie jestem tak szczupła, jakby chciała być, więc no, ten zawód odpada. I tak bardziej myśląc realistycznie, to chyba będę kombinować coś w stronę inżyniera albo architekta, coś w tym rodzaju, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. A ja no na pewno coś z kosmetologią, także zobaczymy co. Kasia robi reklamę. Ulubiona firma kosmetyczna, make-up. Ja bardzo lubię Rimmel. Lubię też Astora. No i to w sumie takie dwie moje najlepsze firmy, których używam najczęściej. A wielu innych muszę się przyznać, że nie znam, bo kompletnie się tym nie interesuję. No i szczerze. A ja w sumie nie mam takiej jednej ulubionej firmy kosmetycznej, jeżeli chodzi o kolorówkę. A co cię wkurza w drugiej? Kasia nie ma takich sobie osobowości, które mnie denerwowały. No jak mnie wkurza, to zawsze i o tym mówię. Tak, ja to ale samo. Ale to się zdarza bardzo rzadko, naprawdę. Sporadycznie. Okej. Okay. 7. Jeśli mogłybyście wyjechać razem gdziekolwiek, gdzie byście pojechały? Ja bym bardzo chciała jechać z Kasią na Malediwy. Strasznie bym chciała. No, albo na Chadora, albo na Seszele, ewentualnie na Seszele. Ale to są po prostu trzy miejsca, które naprawdę chciałabym odwiedzić. No, super. Okej, okay. 8. Wasz ulubiony żart powiedzenia? Jest naprawdę jej bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Śmietana, Alina. Także tego. Co, jeszcze było coś takiego śmiesznego? Jest. Tak w sumie, jeżeli teraz mam wymienić, to tak ciężko, ale jak na co dzień, to naprawdę używa się tego strasznie dużo. No, dużo, dużo takich śmiesznych. I tylko właściwie my wiemy, o co chodzi i to jest wadą, ale zaletą dla nas, więc... Okej, okay, następne pytanie. Która dłużej szykuje się rano? Chyba Kasia. Tak? No. No w sumie tak, bo ty nie umiesz codziennie głowie. No tak, ale wieczorem. Aha, ja rano, no to w sumie tak. To Kasia. Okej. Okay. 10 ulubiona pora roku. Moja wiosna lato. I lato. Ja nie lubię wiosny. Nie lubię wiosny, bo ten... Ale lato bardzo lubię i w sumie zimę... Nie, zimę nie lubię, lato. Nie, zimę nie lubię. Okej. Okay. Ulubiona piosenka? Ja, jeżeli chodzi o piosenki, to mam ich strasznie dużo takich, które bardzo lubię. Teraz? A na teraz, no to chyba... Ja to lubię takie romantyczne. Ja lubię teraz Natalia Patrzę w dół. Nienawidzę tej piosenki. Czemu? Nie cierpię w ogóle ja tej piosenki. Lubię. Nie lubię tego, nie lubię Sylwii Grzeszczak. No po prostu nie cierpię. Ja to tak słucham bardziej tak na przykład Red Hot Chili Peppers, U2. Na chwilę obecną to chyba U2 One. To muzyki słuchamy różnej. Bardzo różnej. dobra, kolejne pytanie.
Zgubiłam się. A, i 12. Jak to jest mieć siostrę uzależnioną od YouTube'a? To ja się mogę wypowiedzieć. No tak, w sumie kiedyś tak nie było, ale teraz Kasia wszystko wiąże z YouTube'em. Wszystko, czego tylko, co tylko zobaczy, to zawsze, ale będę kręciła filmik, ale to. Także no, w sumie nie przeszkadza mi to jakoś, tylko już teraz z tego żartujemy. Tak. Także okay. Nie jest najgorzej. 13 pytanie. Wysokie czy płaskie buty? Ja zdecydowanie wysokie. A ja płaskie. Gosia jest w ogóle dużo wyższa ode mnie, także to śmiesznie wygląda, jak ona założy obcasy, ja idę w balerina. Kasia jest mi pod pachę. Tak, to wygląda jakby była ich córką. No ale mniejsza z tym. Spodnie czy sukienka? Sukienka. No, zgodziliśmy się. Ulubione zwierzątko? Ja to w sumie tak kotów nie lubię. Ja też nie. Ale psy lubię. Tak. Ja jeszcze lubię konie. Ja też. Okej. Okay. Co byś zebrała z płonącego domu, wiedząc, że rodzina ma się okej? Okay? Komórka i laptopa. Ja laptopa, bo moja komórka w sumie może się spalić. Ale na pewno laptopa. Komedia, horror czy romans? Komedia. Romans. A komedia w sumie też. Blackberry czy iPhone? Ani to, ani to. Ja zdecydowanie iPhone. Mam takiego iPhone'a, słuchajcie. Pokaż swojego iPhone'a. Nie wiem, gdzie jest nawet. Niby ciężko go zgubić, ale... Ulubiony film? Ja lubię taki film. To się nazywa Szkoła Uczuć. Naprawdę, no, ile razy oglądam ten film, to płaczę na nim. No, nie wiem. No, mój też lubię. Tam nie mam, że... Albo Hachiko też lubię. Boże, jak się powołam na tym filmie. Mój chłopak jeszcze lubię teraz. Ja oglądałaś? Pierwsza część to jest chyba Wybacz, ale będę ci mówiła o skarbie. Tak, Wybacz. No. Albo ale Wybacz. Stoi. No, albo Jezu. Wybacz, ale się z tobą ożenię. No, widziałam to, nawet nie widziałam. O boski jest tam film. Na teraz super. A ta dziewczynka ładna. No. Ja to szybko w ogóle. Czujesz coś dziwnego? Chyba nie. Chyba nie. Dziwnego? Nie. Nie zależy, co znaczy dziwne. Nie, no nie jem nic takiego. Ty jesz wszystko. Nie jem wszystko, ale żeby to było takie dziwne, to nie. Takie raczej wszystko, ale normalne. Okej. Okay. Czy macie coś, czy macie na sobie cokolwiek podobnego? No dzisiaj nie. Chyba tylko majtki. Okej. Okay. 22 ostatnie pytanie. Ulubiony program, serial w telewizji? Programu ulubionego nie mam. Ale bardzo lubię serial Gotowe na Wszystko, który niestety już się skończył, ale właściwie ciągle oglądam cały czas po kolei te same odcinki i po prostu wciąga mnie to dalej maksymalnie, jest super. Tak. Serial. Jeszcze lubię wszystkie te takie, co się ciągną, typu Pierwsza Miłość. Nie, to nie lubię. Ale takie jeszcze, co jeszcze, Brzydula, jejku, uwielbiałam ten serial. No i już się zaczęłam oglądać. Ale w sumie było okej. Okay. No, a z programów to wszystko... Sieciółki jeszcze oglądałam. O, tak. No. A z programów, no to wszystko, co jest związane z modą i z kosmetykami. No. Pamiętasz, jak miałyśmy czas, że oglądaliśmy cały czas Fashion TV? No, stop. No, i to by było, kochani, na tyle. Mam nadzieję, że tak Wam się podobał, że Gosia również Wam się spodobała. Jeżeli chcecie więcej filmików z Gosią, to piszcie w komentarzach i idźcie w górę. Nie umiem. No dobrze. Hej. Hej. Nie umiem. To jest po prostu... Nie, 1000. Dobra, 3, 4.